Dzień dobry, moi kochani, witam bardzo serdecznie. Breaking news. Hello everybody, jak się macie? Jest już maj, very beautiful month, przepiękny miesiąc maj i wraz z majem świętujemy Labor Day, dzień święto pracy. Oczywiście każdy zawód jest very important, każdy zawód jest bardzo potrzebny. No i tak jest, że jeden bez drugiego no nie da rady, prawda? Wyspecjalizowali się ludzie w różnych, zawodach. Jeden jest baker, jeden jest nurse, jeden jest teacher, someone else is fireman, policeman, etc. Tak? I tak dalej. I wszyscy są potrzebni jeden drugiemu. Nie ma inaczej, po prostu innej drogi nie ma, jak sobie nawzajem pomagać. Także każdy zawód jest very important i każdy zawód jest very need, prawda? Potrzebujemy każdego. No ale są takie zawody, słuchajcie, które nie cieszą się takie very famous, nie są tak, no bo na przykład śmieciarz. Prawda, no śmieciarz, no tak pogardliwie ludzie mówią na tych ludzi, którzy rankiem jeżdżą samochodem i śmieciarką wyrzucają te śmieci, zabierają te śmieci. No ale imagine, wyobraźcie sobie, without pracownik komunalny to jest. Należy mu dać szacunek, respekt, prawda, do takiego śmieciarza również. No i tak mamy, że wszystko jest pod jakąś banderą. No i w Polsce jest tak, że mamy zaraz dzień święto flagi, inne mają w inny dzień święto flagi, inne narody, inne countries, prawda? No ale mamy co? White and red, biało-czerwoną flagę. No i co też ta flaga oznacza? White znaczy pure heart, czyste serce, a red, czerwony, to jest oczywiście love. Ale jak spojrzymy na tą polską flagę, to zobaczymy, że ona, z jakiego ona materiału jest zrobiona. Ten red to jest taki different red. Jeśli zobaczycie taką flagę z takim jasnym, takim kwistym, tym czerwonym, to nie działa dobrze, prawda? Także zwróćmy uwagę, żeby nasze flagi były dobrej jakości, żeby one po prostu oznaczały to, co mają oznaczać, a nie something different. No bo tak mówi nasza Constitution, 3 maja my świętujemy, święto jest konstytucji 3 maja, no ale to taka była unhappy ta Constitution, no świetnie, bo była druga na świecie, po Stanach Zjednoczonych, tylko i Polska miała Constitution, no a teraz jest tak, że mamy different Constitution, a tamta sobie ma tylko 3 maja święto i my wszyscy w Polsce cieszymy się, bo król wtedy był król i przyniósł tą konstytucję i wszyscy ludzie się w Warszawie, w Warsaw się cieszyli, jak ją zobaczyli. No ale ona nic dobrego nie przyniosła, no bo zaraz był potem rozbiory i Polska zniknęła na 100 lat, prawda? Na mapie jej nie było. No i tak musimy iść teraz dalej do następnego dnia. Także mamy dzień następnych takich robotników ciężkich, pracujących, to jest oczywiście fireman, strażak, no i jest meteorologist, czyli ten, co robi w hucie, w hucie. No i tutaj mamy patrona tych zawodów świętego Floriana, który no próbuje zgasić ten ogień, żeby było w porządku i nikogo nie poparzyło. No ale na szczęście Florianowi przychodzą z pomocą jeszcze zimni ogrodnicy, którzy tak w połowie maja przychodzą i oni dopiero mają dużo roboty, prawda? No bo przychodzi Pankracy, Serwacy, Bonifacy, a na koniec jest też zimna Zośka, Cold, Sofia. No i oni we trójkę, czy we czwórkę dopiero robią Cold w środku in the middle month, w połowie maja. No co, ale to był ten Pankracy. No Pankracy to był, słuchajcie, on był z Rzymu, no i taki młody był i poszedł do tego Rzymu z wujkiem, bo jak jego rodzice umarli, to on tam poszedł, no i zginął śmiercią męczeńską na arenie, ucięli mu głowę mieczem. No i tak on teraz, Pankracy, jest bardzo takim ważnym świętym. Potem
Serwacy to był biskup z Belgii. Tu mamy Belgium, się nam pokazuje z dobrej strony. No i trzeci święty to był Bonifacy też z Rzymu. No i oni we trójkę są tymi zimnymi cold gardeners, zimnymi ogrodnikami. No a kto to była? Sofia. To była taka, słuchajcie, też święta katolicka. Ona miała trójkę dzieci podobno i to była wiara, nadzieja i miłość, tak? Belief, hope and love. No te córki, ona bardzo kochała i ona tak była też, słuchajcie, w ogniu tortur i ona nie wyrzekła się tych córek, ale dopiero umarła nad ich grobem. To była taka sex story, no i ta zimna Zośka przychodzi w połowie, ale no, oni tak nie przyszli dokładnie na styk, tego troszeczkę się spóźnili, no ale lepiej późno niż wcale. No i tak mamy tych ogrodników, tak już mamy tych wszystkie zawody z głowy. No i przychodzi po tym wszystkim Dzień Czerwonego Krzyża i Półksiężyca. No, tutaj się pojawili, słuchajcie, wolontariusze i taka organization, która ma swoją siedzibę w Genewie i oni chcą ludziom pomagać i te wszystkie niesprawiedliwości, jakieś takie different między ludźmi, próbują coś tam łagodzić, te konflikty naprawiać i żeby respekt do każdego człowieka był, prawda, nie tylko do takich no śmieciarzy, czy tam jeszcze do innych, jak już mówiłam, tylko do wszystkich ludzi był, żeby był szacunek, był respekt, no bo nawet teraz, jeśli się studia skończy, to ludzie nie szanują takiego człowieka, mają go za nic. No to co pić, jest szkoda bardzo, bo każdy człowiek ma coś wartościowego dla nas, do wszystkich, do pokazania, do dania i nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, prawda? No taki HIV, taki AIDS, no słuchajcie, straszna story, w dzisiejszych czasach najwięcej tu mamy Afryka, prawda, jest zagrożona, tam jest bardzo dużo ludzi chorych na tą chorobę, tu mamy Kenia, tu mamy Nigeria, tu mamy jeszcze inne takie kraje, które no niestety nie umieją tej epidemii zatrzymać, no a to już coś to dużo mówić. 2,5 miliona ponad children jest zarażonych tym HIV-em, prawda? No a spośród tych wielu gwiazd, takich famous people, to mamy Freddie Mercury, prawda? Freddie Mercury jest takim example. No, że on, szkoda go, prawda? Szkoda, bo był bardzo pięknie śpiewał i jego piosenki, every song was very taką, był przebój, taki hit musician. No i szkoda i tych wszystkich ludzi, i takiego chłopczyka, tutaj mamy Ryana White, prawda? No, który też hołd mu złożył, Michael Jackson. No i pamiętamy o tych wszystkich ofiarach, no idziemy tam pod ten pomnik w Anglii, który jest w Brighton, tak, Brighton, tam jest taki beautiful monument. I pamiętajcie, że tutaj są ważne, no dlaczego ta choroba, skąd ona się wzięła, no prawdopodobnie, że z tego ludzie mają poczucie winy, ogromne atlety sexual mają takie poczucie winy seksualnej i z tego to się wszystko bierze, no każdy jest ukochanym dzieckiem Boga i to on powinien o tym wiedzieć, że jest wartościowy i powinno się respektować również tradition, powinno się respektować culture. No i tutaj jesteśmy w centrum naszego programu i tutaj właśnie jest sedno naszego programu, prawda? Bo kultura, jak masz dobrą kulturę, to będziesz szczęśliwy, musisz szanować pewne rules, pewne zasady i wtedy będziesz miał to, o czym marzysz i będziesz szczęśliwy. No i no, z tym HIV-em jest tak, że ludzie właśnie no, nie patrzą, czy ślub, czy nie ślub, czy będzie partner na całe życie, czy no tak jak idzie, tak leci i tak ludzie żyją z dnia na dzień. No troszeczkę musimy szanować culture i poznawać dobrą culture, którą dają nam nasze narody, nasze tradition i wtedy będzie dobrze. No ale jeśli chodzi
o lekarstwo na ten HIV, o lekarstwo na ten, no to tu mamy teraz apteki, musimy iść do apteki, do farmacysty, poszukać takiego, który nam da lekarstwo. No oczywiście mówią, że na HIV to nie ma, ale ja słyszałam taką historię, że była someone, taka woman, która zaczęła siebie akceptować i wytworzył jej organizm, wytworzył przeciwciała na HIV. No i bądźcie takiej dobrej myśli, że wy też możecie takie przeciwciała sobie wytworzyć, jeśli po prostu będziecie good thinking, dobrze myśleć. No i co? Tu już mamy tych zimnych ogrodników, tu już mamy te wszystkie zawody i tak by się przydało, żeby European countries się integrowały. No i tutaj przyszła taka Unia Europejska. No w Unii Europejskiej nie są all countries, prawda, które są w Europe. No bo sam kontynent jest duży dość, no ale najmniejszy z tych wszystkich, jakie znamy. No i próbują się ludzie jednoczyć, próbują te wszystkie jakieś prawa, human rights, tolerance sobie przedłożyć ponad inne zadania i powstała Unia Europejska. No i, ale zanim powstała Unia Europejska, to tutaj Europe była ważna, very important, taka beautiful, jak na tamte czasy woman, i ona była królową, czy queen of princess, prawda, czy nie queen, była princess takiego króla Tyru i jeszcze Sadano, czy jakiegoś tam miasta, i ona była tak piękna, że sam Zeus się w niej fall in love, prawda, zakochał się w niej i zamienił się w pięknego, białego, very, takiego delikatnego pika. I tam, gdzie ona się bawiła z towarzyszkami, jedni mówią, że na łące, inni mówią, że nad morzem, no to ten byk tam poszedł i tak kusił tą Europe, tak ją kusił i kusił, ona wsiadła na niego, a on ją porwał do groty na Krecie. I teraz możecie sobie jechać na Kretę i zobaczyć tą grotę, gdzie ta Europe była. No i ona powiła Zeusowi trójkę dzieci. No ale oczywiście tak to w życiu bywa, Zeus ją zostawił, bo już był żonaty, miał są, prawda, Herę. No i ona wyszła za króla Krety, który adoptował jej dzieci. No z tymi dziećmi to tak jest, że słuchajcie, albo muszą mleko pić. No i niektórzy sobie tego piwa też naważą, że muszą po prostu potem te dzieci wychować, albo muszą jeszcze tam wyjść za mąż, czy jakieś inne mieć duty wykonywać. No i tak ja nie polecam, słuchajcie, bez odpowiedzialności, tak przez głupią zabawę ta Europa trafiła, prawda, mogła lepiej trafić. No, tak to w życiu jest i no, musimy teraz zastanowić się, czy idziemy w dobrą stronę, czy ta Europa też idzie w dobrą stronę, no bo taki Eurovision, tak? Taki Eurovision, taki song contest. No my mamy w maju co roku taki właśnie przegląd. Ja bym proponowała, żeby to był przegląd, ale to jest konkurs. Przyjeżdżają tam takie zdolne osłupki, jak people, troszkę też tam są sometimes, no ale nie zawsze. Znaczy młodzi tam przyjeżdżają i pokazują, co oni to umieją. Ten mają pazurki, tamte mają jakiś smile, inni mają beautiful silk, jeszcze inne mają, pokazują scary mask, prawda? No i różne są te właśnie winners of Eurovision Song Contest. No i teraz potem tak. Tutaj jest Organizacja Narodów Zjednoczonych, która tutaj próbuje wszystkich jakoś pokojowo nastawić. Ale tam, słuchajcie, w tych różnych stolicach, to Capital Cities, to jest dopiero war, prawda? Który państwo ma najlepszą piosenkę. Whose song is the best? To jest, słuchajcie, no, to jest pytanie nie do rozwiązania, because każda piosenka is different. Every song is different. Every song is special. Every song is na swój sposób beautiful. I teraz jak wybieramy? Czy wybiera to taka public? No public jak wybierze, słuchajcie, no to public nie jest most clever, niestety, to powinni wybrać fachowcy. No i teraz wygra, powiedzmy, jakaś song i co dalej? Co z tymi wszystkimi, którzy nie są winners?
No i oni przyjadą do domu i co? Albo jajkami dostaną, albo pomidorem, albo jeszcze inni ludzie będą się z nich natrząsać i się śmiać, że nie są winners. No, no nie wszyscy mogą wybrać ten contest. To jak niektórzy mówią, to jest taki pokaz różnych Barbie and Kenów i jeszcze, no to jest taki kiczowaty. No bo te piosenki coraz bardziej z rock na rock są takie, no, takie dziwne, takie, no to są bardzo dziwne te utwory nieraz. No i ja bym proponowała, żeby to się zmieniło, tak? I zamiast Eurovision Song Contest był Eurovision Song Overview. Byłoby lepsze, gdyby to było właśnie takie na zasadzie przeglądu. No a piosenka najlepsza, oczywiście publik może sobie wybierać, prawda? No i piosenka, która by wybrana była, że jakieś dziecko by przyszło i by wybrało ten kraj, to country, gdzie by było następne, the next Eurovision. Także ja Was zachęcam, żebyście poparli tą proposition, bo to jest dobra, prawda? Proposition to należy teraz change, bo time is different, people are different, people want to be together. I na końcu zrobić taki piękny chór, wszyscy wystąpią, wszyscy zaśpiewają, żebyśmy byli together, żebyśmy byli razem. No i miejmy nadzieję, że tak ten pan, który tam jest, pan Ola Sand, to on tak zrobi, że on tak to zmieni, jak ja mówię. I żeby to po prostu miało jakiś sens. No i co tam jeszcze w tym maju takiego jest ważnego? No, bardzo ważne jest Mother's Day. Mother's Day jest tutaj w tym maju, no, no bardzo ważne, bo every mother is very important. Without mother nie byłoby życia, nie byłoby no niczego, prawda? Także szanujmy nasze matki, kochajmy ich i tak pomalutku do tego macierzyństwa idźmy jak ten turtle, jak ten żółw, który też w maju swoje święto, swój fest, swój day. Otóż chcę Wam jeszcze tylko a propos tych żółwików powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie jest takie plemię Indian, oni się nazywają, aż nie pamiętam jak, i był taki, który stworzył tą ziemię, znaczy nie ziemię, bo ziemię oni tam stworzył, albo pierwszym człowiekiem, który został stworzony przez taką wielką rękę, być może to był God, no i był Nabozu. Tak, Nabozu, jak on się nazywał. I on, słuchajcie, kiedyś szedł, jak już stwarzał właśnie te zwierzęta, stworzył z ognia i tam ludzi z tego dymu i roślinki z różnych nasion, a z dna morza wyciągnął na zewnątrz i drzewa powstały. I on tak sobie szedł na spacer i któregoś dnia się po prostu potknął. I ten dawno temu, ten turtle, to on nie wyglądał tak jak teraz, wyglądał mu po prostu without. Był bez kości, on był bez tego pancerza i ten Nabuzur, tak on go chciał jakby mu pomóc, bo się potknął i ten ucierpiał. No i tak zrobił mu, że patrzcie, zastanowił najpierw, co on to by z tym Nabuzur mógł zrobić, z tym właśnie żółwiem, i postanowił, że zrobi mu ochronę. Wziął takie dwie muszle i przykrył jedną od góry i drugą od dołu i powiedział temu żółwikowi, że on to jest teraz jak ta Earth, jak ziemia. Na górze są jest jak góry i jak wyżyny, a na dole jest jak dno morskie, i teraz on się będzie mógł schować tam do tej czyjś skorupki, jak będzie się czuł zagrożony, a jego cztery łapki, jak będą wychodzić, to będą wskazywały kierunki, direction, north, south, west and east. No a ogonek, the tail, pokaże, gdzie są, where are Indian, gdzie są Indiany. No a główką oczywiście pomyśli, jak ma do nich trafić. No i taki ten żółw teraz zrobił się ważny i jako jedyny ma teraz w maju swoje święto. Tak pomalutku, ale zobaczcie, on żyje sobie w two worlds, w dwóch światach, na ziemi in the water, prawda? Na ziemi i w wodzie.
Także idziemy to pomalutku do tego Dnia Matki, ale czwórendy. No i tutaj musimy przejść przez pewne święta. Święta religijne i mamy oczywiście w maju w niebo wstąpienie, mamy zielone świątki oraz mamy Boże Ciało. No i co? No w niebo wstąpienie to jest takie bardzo ważne święto, ponieważ jest to zakończenie life of Jesus, takiego ziemskiego jego życia i on w chwale i w triumfie wstępuje do nieba. No a 10 dni później, 10 days later, mamy zesłanie Ducha Świętego, czyli takie zielone świątki. To jest takie święto, że w Polsce ludzie przypisują gałęziom i drzewom pewną siłę i to jest takie korzenie, ma swoje pogańskie i wiąże się ze świętem Kupały. Także ludzie wtedy sobie robili sobie ogniska i palili te ogniska, żeby odpędzić jakieś tam demony, żeby tymi gałązkami chodzili i z pochodniami, żeby ich te domostwa też również były bezpieczne. No a co to Boże Ciało przynosi? No Boże Ciało to jest takie święto, że była taka, słuchajcie, taka była przy Orysza pewnego klasztoru, ona się chyba Augustynki nazywały. I w XIII wieku ta przy Orysza, Julianna, ona miała takie spotkanie mistyczne z Jezusem i on powiedział jej, żeby ona dbała o te święto ciała i krwi, body and blood of Jesus. No i ona tak interweniowała to tu, to tam wśród różnych dostojników kościelnych, a sama na koniec życia zamknęła się po prostu w jednej takiej celi, zamurowali ją i do końca życia ona już to życie całkiem without body, takie całkiem duchowe, przeszła na tamtą stronę. No i to jest też taki właśnie przykład, że nie tylko w Polsce, czy nie tylko właśnie tutaj w katolickich krajach tak robili, bo ja słyszałam też i w Japan, też tak mnichów zamykali i to ciało się potem jakoś nie psuło, to które zostało na ziemi i oni potem to ciało jeszcze wystawiały na widok publiczny, tak, żeby ludzie zobaczyli, że ten to był taki święty i nic mu się tak już był duchowo rozwinięty, że zostawił tą swoją skorupę, te swoje body na ziemi. No i tak przebiegliśmy wszystkie chyba te święta. Myślę, że nic nie pominęłam, co by tu jeszcze mogła powiedzieć. No a przy okazji Dnia Matki to musimy tutaj pozdrowić wszystkie nurse, wszystkie pielęgniarki i położne, no bo słuchajcie, one są bardzo ważne, kiedy kobieta jest w ciąży, kiedy jest prąd i ona musi mieć wsparcie tychże kobiet. No oczywiście też bardzo ważna jest praca straży granicznej, którzy tak jak system immunologiczny, oni pilnują, żeby matka mogła w spokoju i bezpiecznie wychowywać swoje dzieci. Także tutaj byśmy mogli jeszcze właśnie te nasze pielęgniarki i te położne i straż graniczną tutaj bardzo serdecznie pozdrowić i życzyć Wam również wszystkiego dobrego. Ten ostatni, ten przedostatni dzień mają też tak właśnie święto też bez papierosa, without cigarette. No bo w Boże Ciało idą i tak odgadzają, dzieci idą, rzucają kwiatki i mówią święty, święty, tak. A ten papieros to dopiero jest nieszczęście, bo i raka wywołuje i wywołuje różne problemy dla tych, którzy są wokół palacza. Tak, i ten papieros naprawdę jest dangerous dla wszystkich people, także no to chwała Bogu, że już wymyślili te miejsca, gdzie tylko walacze mogą sobie siedzieć, a ludzie inni nie muszą, prawda, czy w restauracji, czy gdzieś jest dla palących, separate i separate. Tutaj są palący, a tutaj są without, niepalący. No i jeszcze ten ostatni, przedostatni dzień jest też dość taki ważny, ponieważ jest to święto rozwoju kulturowego. No tak mamy
mamy progres, prawda? Culture progress. No to trzeba się cieszyć, że tak się kultury rozwijają, bo każdy człowiek jest inny i nie tylko kulturowo, ale także mamy różnorodność biologii, no różne zwierzęta, różne gatunki, różne takie i takie, i tego jest cała masa. I ja uważam, że to jest dobrze, że taka jest różnorodność, bo każda różnorodność w rzeczach i ludziach make our life rich, czyli powoduje, że nasze życie jest bogatsze. No ja Wam tego bogatego życia kulturalnego oczywiście życzę i pamiętajcie, żeby mam złożyć życzenia na czas, albo nawet jeśli potraficie, to codziennie mam zrobić jakoś surprise, bo mama naprawdę się troszczy, is very care about every child, o każde dziecko. No i tyle na dzisiaj, do zobaczenia znowu w czerwcu i ja żegnam się z Wami i see you soon again. Thank you for watching.